Cześć, dziś relacja z wyjazdu na majówkę moim elektrykiem. No, trasa jest dosyć ambitna jak na taki mały zasięg tego samochodu. No ale chcę pokazać, że da się. Jak się chce, to się da. 2-3 razy do roku można. 95% jeżdżę w mieście i tam nie ma żadnego problemu. A te 5% to są wyjazdy urlopowe, gdzie nigdzie się nie spieszę. Mogę sobie pozwolić na taką zabawę z ładowaniem. Cała trasa jest spora. Tak jak widać na tym screenie z aplikacji ABRP, ładowań wyjdzie kilkanaście, po około 17-25 minut stania. Żeby nie zanudzać, to filmik jest tylko z pierwszego etapu podróży z Gdańska do Miechowa, gdzie mam do sfilmowania hybrydę Toyota CHR drugiej generacji. Filmik z Toyotą będzie za kilka dni. Po drodze mam 4 ładowania. Może i by się dało to zrobić z 3 ładowaniami, ale ja nie chcę się stresować i nie jeżdżę na ostatnich elektronach. Samochód naładowany do 91%. Prognozowany zasięg 204 km, ale wiadomo, że to tyle nie będzie w trasie. Mam tutaj wykupiony testowo Better Route Planner. Pierwszy przystanek ma być na mopie Malankowo. Mam do niego 128 km. Także za chwilę startujemy. No i dojechaliśmy na MOP Malankowo i teraz będzie ładowanie ze stanem naładowania, zaraz sprawdzę, 16%. I tutaj będziemy stali, zdaje się, 20 minut. Tutaj jest 200, mnie wystarczy 70. No i co jest? Jak ciężko wychodzi, ale grube te kable tu są. Spoczyna się proces, zobaczymy do ilu wystartuje. Na razie prędkość 35, ale cały czas przyspieszę. Mam nadzieję, że dojdzie do 70 albo prawie. Tutaj chociaż jest kilka stanowisk, czyli jest w miarę pewność, że jak się przyjedzie, to na pewno nie będzie zajęte. A też nie będzie wszystko zepsute. Tutaj stoimy około 20 minut, żeby się naładować do następnego przystanku. Restauracja Stare Jabłonki to będzie. No, przyspieszyło do 66 kW. 52 minuty i 91 km do tej restauracji. I tutaj jest elegancko napisane na EBRP, że powinniśmy się naładować do 91%, żeby dojechać na 35% do następnego przystanku, czyli restauracji Stare Jabłonki. Jeżeli ilość procent naładowania się nie zgadza, na przykład tu pokazuje 61, a tu jest powiedzmy 70, to można sobie skorygować to minusem i wtedy, no nie wiem, na przykład przyspieszyć, tak, bo mamy zapas, albo zwolnić, jeżeli jest odwrotnie. Fajne to jest. No już jesteśmy w trasie, w tej chwili przed Toruniem. ABRP elegancko pokazuje tyle samo stopnia naładowania baterii, co jest tutaj w samochodzie, czyli 67. I jesteśmy w następnym miejscu. Dojechaliśmy ze stanem 23% naładowania. Z tego, co tutaj mi pokazuje, powinienem się teraz doładować do 92%. No i podłączam złącze. Wystarczy 70. Ja mam taką drewnianą kartę Greenwaya. I startuję. Fajnie, że przy restauracjach są robione takie ładowarki. Można w tym czasie zjeść na przykład. Przy okazji sprawdziłem sobie temperaturę baterii. Maksymalnie było 47 stopni. Może dlatego jest prędkość tylko 61 kW. Wcześniej było troszeczkę więcej. Teraz już jakby powoli spadało. Tym razem muszę się doładować do pełna, to znaczy do 90. Tu jest napisane 2%, ale ja wolę do 94. To jest maksymalna prędkość ładowania Ionika na szybkich ładowarkach.
i wtedy powinienem dojechać na jakieś tam 18 powiedzmy procentach do Łodzi. Zauważyłem, że ABRP jednak troszeczkę przekłamuje pozostałą pojemność baterii. Na początku pokazuje optymistycznie, więc nie ma co tego korygować, a potem jakby ubywa szybciej. To znaczy w Ioniku tak jest po prostu, a widocznie ABRP nie bierze tego pod uwagę. Dojechaliśmy do Łodzi na 19% i tutaj jest Rokicińska, KFC. No i jak zwykle Greenway. Dzisiaj się ładuję tylko na Greenwayu. Mam akurat abonament i niższą stawkę za kilowatogodziny. Mamy małą zmianę planów. Nie jedziemy przez Radomsko, tylko przez Częstochowę, bo jeszcze zobaczymy sobie zamek Rapsztyn, zanim zajedziemy do Miechowa. I teraz trochę o technice jazdy, jak ja mam to wszystko ustawione. Tempomat jest ustawiony na 115 km na godzinę, czyli tak naprawdę jest to 110 km na godzinę. Wiadomo, licznik trochę zawyża, u mnie dokładnie 5. I teraz tak, fajnie, że w Hyundaiach i Kiach są te manetki do ustawienia rekuperacji. I właśnie przed ustawieniem tempomatu zawsze pamiętam, żeby była ustawiona rekuperacja na zero. I w tym momencie, jeżeli na przykład zjeżdżam z górki, wiadomo, że tempomat by zahamował po prostu samochód do tej zakładanej prędkości, to ja w tym momencie na chwilę wyłączam tempomat i on po prostu daje mu po prostu przyspieszać sobie. I w momencie, kiedy już ta górka się skończy, to znaczy ten zjazd i samochód zwolni, no to znowu włączam tempomat. Galeria Jurajska Częstochowa. Trochę trwało znalezienie tutaj tej ładowarki. Przydałyby się jakieś oznaczenia, jakieś drogowskazy na ładowarki, ale to my jeszcze jesteśmy dosyć w polu. Tu jest 150. I jedziemy. Ostatni etap podróży z zamku Rapsztyn do Miechowa. Zostało jeszcze niecałe 40 km. Więc cała podróż to będzie 565 km z Gdańska. Jeszcze może zużycie 11,7 na trasie po krajówkach z Częstochowy do Miechowa, a wcześniej przy 115 to było 11,5. Ten samochód bardzo mało zużywa prądu. Aha, i jeszcze nie powiedziałem, dlaczego mam ustawione na tempomacie akurat 110 km na godzinę. 110 km na godzinę to jest taka graniczna prędkość, powyżej której wyraźnie wzrasta zużycie prądu. I tak samo w spalinówkach zużycie paliwa. Po prostu już wzrasta geometrycznie opór powietrza. Przy 110 km na godzinę zużycie prądu jest około 14 kW, a przy 120 już jest to około 18 kW. Czyli przy 130 byłoby to ponad 20 kW. Czyli w moim przypadku nie ma sensu jechać szybciej, żeby potem dłużej i częściej odstać swoje na ładowarce, no i więcej zapłacić za prąd. Podsumowanie. Przejechałem ponad 1400 km w 4 dni. Ładowań było kilkanaście, jedno 5-minutowe zbędne, ale chciałem wykorzystać bon z EV klubu na ładowarce L-City. Były też 3 darmowe ładowania na Greenwayu, w sumie 25 kWh, również z EV klubu. W sumie wyjazd kosztował mnie około 350 zł. Było jedno ładowanie ze słońca u kolegi w Miechowie. Tutaj podziękowania dla Arka i przy okazji zapraszam na film o Toyocie CHR. Ci, co oglądają mój kanał, wiedzą, że ja nie ściemniam, nie koloryzuję, że wszystko jest super. Jeżdżąc spalinówką w trasę, jeździłem około 10-20 km na godzinę szybciej i zatrzymywałem się co 2-2,5 godziny na przerwę 10-minutową. Teraz zatrzymuję się co około godzinę na 15-20 minut. Do poprzednich moich nawyków będę mógł wrócić przy następnym aucie elektrycznym. No może oprócz długości postojów. W tej chwili samochód z zasięgiem Ioniqa 28 jest raczej samochodem do jazdy wokół komina. No powiedzmy do połowy Polski lub jako drugi samochód w rodzinie. Do tych celów jest świetny. Ja jestem w miarę zadowolony z tego, co mam i na pewno nie zamieniłbym elektryka z powrotem na hybrydę, że o zwykłym spaliniaku nie wspomnę. Oczywiście nie każdy może dziś kupić elektryka, bo na przykład nie ma gdzie go ładować, albo jeździ na wakacje
na przykład do Chorwacji, albo jeszcze gorzej, pracuje jako przedstawiciel handlowy i jeździ naraz 500 km i potem za chwilę dalej. Taki ktoś musi jeszcze poczekać przynajmniej ze 2 lata, kiedy zasięgi będą ponad 1000 km, czyli w trasie 700, a potem ładowanie 15 minut. Jeżeli kogoś przekonałem do elektryka, to fajnie. Jeżeli nie, to trudno, może się przekona za parę lat. I to tyle, co chciałem dziś powiedzieć. Zapraszam do komentowania. Najlepiej tych, co mają jakieś pojęcie, a nie teoretyków, którzy nasłuchali się propagandy w mediach. Zapraszam do subskrypcji i cześć. Do następnego filmiku.